zmian na Kaczyńce i w Skandynawia. To prawda, zgadzam się z tym w całej osobowości, co pani redaktor przed chwilą powiedziała. Myślę sobie jednak, że wielkim problemem dla rozgłośni radiowych w tamtym czasie było po pierwsze dostęp do informacji, szeroko rozumianych informacji agencyjnych, tak jak się dowiedzieli, a zwłaszcza do nagrywanych, jak to się mówi w języku radia, dźwięków radiowych. To był zawsze kłopot. Aczkolwiek w polskim radio, no to myślę sobie, że takim prekursorem informacji były wydarzenia sportowe. To znaczy myślę tutaj przede wszystkim o dwóch takich wydarzeniach. O transmisji meczu tutaj z Poznania, w którym grała Warta Poznań. I przede wszystkim o tym, co wydarzyło się w 1927 roku w Zakopanem. A mianowicie polskie radio transmitowało zawody Pucharu Świata, między innymi w skokach narciarskich, nomen omen, bardzo popularny przecież teraz, właśnie z Zakopanego. Przede wszystkim problem w tamtym czasie był problemem, ja bym go nazwał logistyczno-technicznym, że informacja była bardzo interesująca dla słuchaczy i bardzo przyciągała przed radioodbiorniki. Natomiast problem z czymś takim, co byśmy dzisiaj określili mianem radia na żywo, przekazywanie informacji na bieżąco, ale także z takim pełnym serwisem agencyjnym, którym zresztą charakteryzuje się radio, w którym w tej chwili rozmawiamy, to było przede wszystkim problem z pozyskiwaniem informacji. Tak sobie o tym myślę. Natomiast ale to był chyba taki zespół naczyń połączonych, bo rozumiem, że w miarę rodzenia się potrzeb radiowych, czyli w miarę jak radio rozszerzało swój program, swoją ofertę programową, rozumiem, że rodziły się teże właśnie agencje, które zaczynały pracować na użytek coraz szybszego medium, jakim było radio. To prawda, ale na przykład kwestia rejestrowania dźwięków, tak jak dzisiaj reporterzy radiowi robią to chociażby na telefonach komórkowych albo na innego rodzaju cyfrowych wynalazkach, było bardzo trudne. No ja pamiętam jeszcze szpulowy magnetofon, ciężki jak nie wiem co, mówiąc krótko. Zwłaszcza jego noszenie, prawda? No to ale... tak. Tak, natomiast no, wcześniej proszę sobie wyobrazić, że znaczy, nawet wystąpienia bardzo ważnych ludzi musiały być rejestrowane w bardzo no, skomplikowany sposób. Dość powiedzieć, że stalowe taśmy Stila, które nie chcę się teraz pomylić za bardzo, ale około 20 minut rejestrowano na takiej 5-kilowej taśmie. I w związku z tym archiwa, że tak powiem, też wyglądały zupełnie inaczej niż teraz słuchacze, którzy nas słuchają, mają w domu wielkie archiwa cyfrowe z nagraniami. Wtedy to był wielki kłopot. Wynalezienie nagrywalnej płyty z ebonitu, co opisuje też w swojej książce, w jaki sposób to się robiło, jak te rożki były tłoczone, wydrapywane wręcz właśnie, to było bardzo duże przeżycie. I taki opis, zachęcam słuchaczy do przeczytania tego opisu, jak to się robiło w Poznaniu w latach 20. właśnie. No, pan w tej książce znalazł też przeciekawy opis tego, jak wyglądały w ogóle te pierwsze programy, no jeszcze nie Polskiego Radia, tylko tego Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, że to był program na żywo z dużymi dziurami, bo na przykład jak się zmieniał muzyk czy coś, no to po prostu w eterze zalegała cisza i czekano, aż nie wiem, zespół muzyczny będzie gotowy do kolejnego występu. A tej ciszy nikt nie zagadywał? Nie, czasami tak, czasami nie, to tak bym powiedział. Czasami było tak, czasami nie. Ja bym jeszcze dorzucił do tego, no skoro były koncerty w Polskim Radiu przed wojną i na przykład albo były spektakle Teatru Polskiego Radia, które były na żywo właśnie, to jeżeli zachorował aktor, który był na przykład w głównej roli występował, no to ten spektakl po prostu się nie odbywał. Tak jak w prawdziwym teatrze właśnie. Tak jak w prawdziwym teatrze. No chociaż w tej chwili, jak wiemy, teatry sobie radzą to w ten sposób, że mają dublerów zawsze do tego rodzaju ról, ale myślę sobie, że tak, dokładnie na tym to polegało. W związku z tym chcę powiedzieć tak, że słuchacze w tej chwili o radio jako takim wiedzą bardzo dużo, mogą je zobaczyć w telewizji, zobaczyć na zdjęciach, na stronach internetowych. Natomiast faktycznie ta idea takiego żywego radia, które od czasu do czasu przestawało mówić, chociaż nadal nadawało, była bardzo, bardzo aktualna w latach 20. czy 30. w Polsce. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Skupiliśmy się na tym wcześniejszym okresie radia. Myślę, że celowo, bo to jest...
wiele osób pamięta, a większość z pewnością nigdy się z tym nie zetknęła. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Marcin Herpanowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, zbliża się trzecia. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Ponad 12 milionów euro otrzyma Polska z unijnego budżetu w ramach wsparcia po burzach i ulewnych deszczach z ubiegłego roku. Pieniądze zostaną przekazane z Europejskiego Funduszu Solidarności. Beata Płomecka. W sierpniu ubiegłego roku gwałtowne burze i ulewne deszcze nawiedziły trzy województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i wielkopolskie, niszcząc dziesiątki tysięcy hektarów lasów i upraw, a także infrastrukturę transportową i energetyczną. Komisja Europejska poinformowała, że kwota ponad 12 milionów euro może być wykorzystana na pokrycie części wydatków związanych z oczyszczeniem zniszczonych lasów, usunięciem powalonych drzew, dróg i torów kolejowych oraz na pomoc w odnowieniu uszkodzonej infrastruktury. Sumie na wsparcie finansowe pokrętca żywiołowych komisja przeznaczyła dziś 34 miliony euro. Oprócz Polski pieniądze otrzymają także Grecja, Litwa i Bułgaria. Beata Połańska, Polskie Radio, Brukselę. To na pewno. Polski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że w latach 2005-2006 na Litwie działało tajne więzienie CIA.